Przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Niestety, Żydzi z tego miasta przyprowadzili Pawła przed sąd, mówiąc: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Pan Bóg działa i dzisiaj. Pan Bóg działa w kościele, który znasz. I Pan Bóg w kościele, który znasz, robi rzeczy nowe. Nie zawsze zgodne z tym, co nam się wydaje, że jest prawem.